Marcowe spotkanie Towarzystwa Walki z Kalectwem miało szczególny charakter, gdyż odbyło się z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Spotkanie Towarzystwa Walki z Kalectwem jak zwykle odbyło się w restauracji Leśna. Uroczystość otworzyła prezes pani Maria Weiss, wspominając początek stowarzyszenia oraz te osoby, których w rodzinie TWK już nie zobaczymy, to znaczy pana Piotra Janaszka oraz Konrada Bednarczyka. Życzenia na ręce pani prezes z okazji Dnia Inwalidy złożył starosta powiatu pan Ryszard Kurk. Na spotkanie przybyli również goście z Liben. O stronę muzyczną spotkania zadbał zespół Kargowiacy z Kargowej. Światowy Dzień Inwalidy koło TWK w Olsztynie obchodzi nie po raz pierwszy. Czy na przestrzeni lat zauważyła pani jakieś zmiany? I mówi pani prezes Maria Weiss. Są duże zmiany. Spotykamy się po raz szósty. Pierwsze spotkanie było 22 marca 1994 roku. Wówczas nas było 20 osób. W tej chwili jest 160 osób. Są to osoby na wózkach, o kulach, z pragnieniem rozsianym, osoby samotne, potrzebującej duchowej pomocy. Zmarły tragicznie prezes zarządu głównego TWK, dr Piotr Janaszek, zawsze podkreślał, że rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych jest najważniejsza. To zdanie każdej społeczności, jak pani ocenia to założenie? Tak, rehabilitacja to jest rzeczywiście problem w naszym społeczeństwie. Nie mamy jeszcze takich akurat pomieszczeń z prawdziwego zdarzenia, gdzie by tą rehabilitację przeprowadzać. U nas w Olsztynie przeprowadza ją Spółdzielnia Inwalidów i szpital. Jednak to jeszcze jest za mało. Dodatkowo prowadzi taką rehabilitację dla dzieci szkoła numer 4. To też za mało. Nasi członkowie, osoby niepełnosprawne, korzystają z turnusów rehabilitacyjnych w Gościniu, gdzie jest tam pełna rehabilitacja i rzeczywiście są zadowoleni z takich pobytów. Jednak to jest za mało. Taka osoba schorowana powinna częściej na tych turnusach, czy w ogóle korzystać z rehabilitacji. Koło TWK w Olsztynie ma już 5 lat. Przybyło członków. Czy są miejsca dla innych chętnych? My nie ograniczyliśmy liczby członków. Każdy, kto chce do nas wstąpić, zostaje przyjęty. Powstał jednak problem. Nie mamy się gdzie spotykać. Pomieszczeń w mieście w Olsztynie tego typu jak restauracja, gdzie Leśna, gdzie można swobodnie podjechać, swobodnie się poruszać, w Olsztynie nie ma. I naprawdę na dzień dzisiejszy jest to problemem. Może inni nasi sponsorzy pomyślą o tym, a są między innymi tacy. Na pewno organizatorów cieszy uśmiech na twarzy osób sprawnych inaczej, czy koło organizuje, czyli koło pozyskuje fundusze na zorganizowanie tak dużej imprezy? Wierzcie mi Państwo, na takie spotkania mamy fundusze przez tak zwanych sponsorów. Jest ich niezliczona liczba. Są to sponsorzy, o których nie chciałabym po prostu wszystkich wymieniać, bo jest mi naprawdę, by było niezręcznie, ale praktycznie wszyscy właściciele tego miasta, nie omijając tutaj tych właścicieli, u których tu jesteśmy na comiesięcznych spotkaniach, są sponsorami naszych spotkań. To nie są darowizny duże, ale się liczy. Od grosza do grosza impreza się organizuje. Czego należy życzyć członkom koła z okazji Dnia Inwalidy? Przede wszystkim zdrowia, uśmiechu i pogody ducha, bo to jest najważniejsze dla nich.